No, niedziela, 6:30, kury wypuszczone, nakarmione. Na koniec to jeszcze dostały ziarno, bo one najlepiej ze wszystkiego to lubią jeść z ręki. Podjadły. Kot przyszedł, kot też chce iść. Kot zjada kurom karmę, wszystko zjada. Co one dostaną, to on im zjada. Pilnuj kagut. To mój kagut. Moja złota kura. No nie bójcie się, kot was nie łapie przecież. Zobaczymy, gdzie krowy. Trzeba kurkę zamknąć. Ale coś widzę. Coś chyba urosło wreszcie na naszym polu. Zobaczymy, co to. I coś, czego jeszcze krowy nie zdążyły zjeść. O, chyba kanie rosną. Krowy niestety wszystko zjadają. Ostatnio były grzybki jakieś, ale zostały po nich tylko nogi. O, i będziemy mieć kanie na śniadanko. Super. O, jeszcze jest pełno malutkich. Jedna już przetrącona. Ale zobaczcie, o. Jedna, druga, trzecia. Kot. Bartek przyszedł. Tutaj są poprzetrącane, czyli chodziły tutaj, tylko widocznie mniej smakowały i nie zjadły. Tu. 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 I to chyba wszystko. Krowy jeszcze śpią. O tej porze przeważnie są tutaj na tej łące, ale dzisiaj ich nie ma, to pewnie jeszcze śpią. No dobra, to wezmę te największe kanie. Na śniadanko zrobię. Smażone. Super.